Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym webinarze o ziołach i o chorobach, w których suplementacja ekstraktów ziołowych może nam pomóc. Dzisiejszy temat, właściwie można by było powtarzać go co miesiąc, jak chronić się przed boreliozą. Edukacja w tym zakresie jest najlepszym sposobem uniknięcia tej choroby. Szczególnie, że borelioza atakuje naprawdę przez prawie cały rok, gdzieś tam od wczesnej wiosny do późnej jesieni, nawet do końca listopada. W związku z tym każdy z nas może się z krętkiem borelii spotkać, a jest to naprawdę niebezpieczna choróbska. Jak zawsze będziemy opowiadali nie tylko o chorobie, ale przede wszystkim o tym, jak powinniśmy stosować zioła w tej chorobie, czyli stężone ekstrakty. I na koniec pokażę Państwu piękny też materiał na temat boreliozy, który został przygotowany przez Lasy Państwowe, do którego Państwo możecie sobie zawsze wrócić. Ja nazywam się Janusz Wietecha, jestem lekarzem medycyny dietetykiem i dyplomowanym zielarzem fitoterapeutą, twórcą zasad medycyny fundamentalnej, która łączy sobie podstawowe sposoby leczenia różnych chorób, gdzie dieta, ekstrakty ziołowe, relaks, aktywność fizyczna, zdrowy sen to tak naprawdę pierwsi i najważniejsi lekarze. No i dzisiaj też w tym stylu będziemy rozmawiali o boreliozie. Zobaczymy, co to jest za choroba i w jaki sposób można jej uniknąć, ewentualnie jak ją leczyć. Borelioza, czyli krętkowica, czy choroba z Lyme, to jest choroba wieloukładowa, choroba zakaźna, którą wywołują bakterie należące do krętków Borrelia, różne Borrelia burgdorferi, Borrelia garini i tak dalej. I choroba jest przenoszona na człowieka najczęściej przez ślinę kleszcza. Rezerwuarem krętka mogą być również inne zwierzęta, głównie gryzonie. Sama choroba ma postać wczesną i późną. W postaci wczesnej objawy najchętniej, najczęściej występujący to rumień, który jest bardzo charakterystyczny. Ja go Państwu zaraz pokażę. Tutaj też trochę go widać. Ten rumień ma obwód czerwony, a w środku jakby był zdrowy, czyli ustępuje. Nazywamy go rumieniem wędrującym. To jest najczęstszy objaw wczesnej postaci boreliozy. On nie występuje zawsze, proszę pamiętać. Inne to są nacieki limfocytarne, gdzie występują objawy grypopodobne, gorączka, bóle głowy, osłabienie. I wczesne objawy ustępują w ciągu około 3 miesięcy i u niektórych chorych rozwija się ta postać wczesna rozsiana, która może przebiegać również pod postacią zapalenia stawów lub neuroboreliozy, tak? I rzadziej, szanowni Państwo, zapalenia mięśnia sercowego. Co chcę podkreślić, już to Państwu wspominałem na naszych wykładach, borelioza może być powodem zawału serca, zawału mięśnia sercowego. Po wielu latach od zakażenia u części chorych dochodzi do zapalenia zanikowego skóry, przewlekłych zapaleń stawów lub różnych powikłań neurologicznych. Tak? Jeżeli chodzi o rozpoznawanie boreliozy, no to mamy różne testy serologiczne, czyli testy z krwi, ale uwaga, szanowni Państwo, nie ma dobrego testu diagnostycznego na boreliozę. Podkreślam, jeżeli Państwo chcecie być pewni, to gwarantuję Wam, należy zawsze łączyć objawy z badaniami serologicznymi, ponieważ pewnych dobrych testów diagnostycznych na boreliozę nie ma. Trzeba obserwować swój organizm. Jeżeli jesteście Państwo ugryzieni przez kleszcza, pojawi się rumień wędrujący, to nie żartujecie, tylko lecicie prosto do lekarza, żeby mógł zastosować u Was antybiotyk. Jeżeli chodzi o występowanie boreliozy, to jest półkula północna, jak Państwo widzicie, bardzo powszechnie. Samo wnikanie krętków borelii do organizmu za pośrednictwem kleszcza odbywa się nie zaraz
po ugryzieniu nas przez kleszcza, tylko kleszcz musi sobie stworzyć taki ryjek, przez który ta ślina może dostać się do naszego organizmu. Tak? Co jest też bardzo ważne, borelia, szanowni państwo, ma predyspozycję do tego, żeby umiejscawiać się w tkance łącznej, czyli w skórze, w ścięgnach, naczyniach krwionośnych, w tym również naczyniach krwionośnych mózgowych, w mięśniach i w tkance nerwowej. Ale uwaga, krętki borelii są na tyle sprytne, szanowni państwo, że mogą przeżyć nawet w miazdze zęba. Więc zwróćcie uwagę, jaka to jest choroba trudna, po pierwsze do rozpoznania. Nie wspomnę już o tym, że szczególnie postacie późne boreliozy są bardzo trudne do leczenia. Rumień wędrujący, czyli ten rumień pełzający najczęściej w ciągu 1-3 tygodni od ukłucia, to jest też ważne, żeby mniej więcej orientować się, kiedy te objawy się pojawiają. Co jest też ważne, taka plamka czy grudka na skórze szybko ulega powiększeniu i centralnie przejaśnieniu. To jest charakterystyczne. Tak? To miejsce wkłucia kleszcza jest też środkiem tej plamki, tego rumienia wędrującego. Są też nacieki limfocytarne, czyli takie chłoniaki limfocytowe. One są bezbolesne. Taki czerwony guzek, tak jak tutaj najczęściej gdzieś tam na małżowinie usznej, mosznie czy brodawkach sutkowych, w takich wrażliwych miejscach. To jest też ciekawe. Naciek limfocytarny w momencie, kiedy nie jest leczony, może utrzymać się nawet kilka lat, a występuje dość rzadko, bo u mniej niż 1% osób chorych na boreliozę. Jeżeli chodzi o objawy boreliozy, może pojawić się zapalenie stawów ujawniające się, szanowni państwo, w bardzo szerokim oknie czasu, bo od 2 tygodni do nawet 2 lat może wystąpić zapalenie stawów. Przebiega pod postacią nawracających, kilkutygodniowych epizodów bólu i obrzęku. Zapalenie zwykle dotyczy jednego, to jest bardzo ważne, rzadziej 2 stawów, obejmuje duże stawy. Przebieg jest asymetryczny, tak? To jest też charakterystyczne. No i u niektórych pacjentów ma po prostu przebieg przewlekły. Może być też podrażnienie, czyli limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i nerwów obwodowych, najczęściej o przebiegu łagodnym. Tak? Jednym z objawów jest ból głowy. No i zapalenie nerwów czaszkowych. Bardzo charakterystycznym dla boreliozy jest zapalenie nerwu twarzowego, czyli jedno bądź dwustronne, no czasem zdarza się dwustronne, zapalenie na twarzy, kiedy mamy sparaliżowany nerw twarzowy, jeden z nerwów czaszkowych, no i wtedy mamy problem. Tak? To jest dość charakterystyczne dla boreliozy. Możemy mieć zanikowe zapalenia skóry, które ujawniają się wiele lat po zakażeniu. Zobaczcie, jaka dziwna jest to choroba. Występuje najczęściej na kończynach dolnych, u osób w wieku podeszłym, więc czasem można wcale nie skojarzyć tego zanikowego zapalenia skóry z boreliozą. Zmiany są zapalne, zabarwienie sino-czerwone, niesymetryczne. I są takie zmiany wzmożonej pigmentacji i teleangiektazje, czyli tak jakby wzmożony rysunek naczyń krwionośnych. Dochodzi czasem do zmian zanikowych, tak, ścieńczenia skóry z widocznym poszerzeniem żył. Może temu zanikowemu zapaleniu skóry towarzyszyć również ból stawów i dziwne parestezje, czyli takie odczucia, jakieś ukłucia niecharakterystyczne w skórze. No i neuroborelioza, szanowni państwo, występuje często u nieleczonych pacjentów, 10-15%. Więc to jest częste występowanie u pacjentów nieleczonych na boreliozę. Może być polineuropatia obwodowa, polineuropatia, czyli coś dużo tych porażeń nerwów może występować różnego rodzaju. Może być zapalenie korzeni nerwowych, zaburzenie funkcji poznawczych,
pamięci, tak? Przy neuroboreliozie, przy tym wszystkim jeszcze zapalenie stawów. Bardzo często dochodzi do zapalenia mięśni, ścięgien, kaletek maziowych, czyli to wszystko takie toczy się wokół stawów i jeszcze do tego, szanowni państwo, dochodzi do infekcji i objawów neurologicznych. Może być też zespół poboreliozowy. To jest też kolejny przykład, jak dziwna jest ta choroba. My nie do końca rozumiemy w ogóle, co to jest. My nie do końca wiemy, jaka jest przyczyna zespołu poboreliozowego. Może trwać nawet do 6 miesięcy i uważa się, szanowni państwo, co nie jest pewnikiem, że jest to efekt uszkodzenia tkanek i układu immunologicznego, który powstaje w trakcie infekcji. My mamy podobne sytuacje, bo podobne objawy występują w zespół Guillain-Barrego, czy w infekcjach chlamydii, czy nawet gorączka reumatyczna po infekcjach paciorkowcowych. Takie zespoły reaktywne, my to nazywamy. Dodatkowo, szanowni państwo, no niestety, ale na świecie stosuje się w leczeniu boreliozy procedurę podawania antybiotyków, różnych antybiotyków w długiej perspektywie. Jest to niebezpieczne i muszę państwu podkreślić, i ja to jeszcze powtórzę, że już od 2012 roku Stowarzyszenie Lekarzy Chorób Zakaźnych w Polsce nawet zakazało stosowania procedur wieloantybiotyków, procedury ILAC do leczenia boreliozy. Proszę o tym pamiętać. Jak kogoś potocznie powiem przeczołga ktoś wieloma antybiotykami, szanowni państwo, to jest błąd. Stąd taką wielką nadzieję w naszym zespole w Naturday kładzie się na mądre podawanie antybiotyków z jednoczesnym podawaniem probiotyku i ziół. A zatem w leczeniu boreliozy powinno podać się, szanowni państwo, jak najszybciej po rozpoznaniu i po zakażeniu pędkami borelii antybiotyk. Właściwie lekiem z wyboru jest doksycyklina w tej chwili i leczy się, szanowni państwo, nie 7 dni, ale 21, nawet 28 dni. Skuteczność leczenia antybiotykami, kiedy mamy boreliozę wczesną, jest bardzo wysoka, jest powyżej 90%. Naprawdę, i muszę państwu powiedzieć, proszę, wiecie państwo, że ja nie jestem wielkim przyjacielem leków, ale naprawdę, kiedy mamy taką infekcję, nie ma żartów. Trzeba podać antybiotyk i to w dłuższym okresie czasu, dlatego że możemy skutecznie i szybko się wyleczyć. Jest bardzo wiele osób, które zadają pytania dotyczące na przykład diagnostyki boreliozy. Szanowni państwo, można sobie takiego krętka w laboratorium wyhodować z materiału. Droga, czyli no nie najtańsza technika, rzadko stosowana. Są metody bezpośrednie, czyli można wykrywać DNA i antygeny krętków. Bardzo trudna technika, też rzadko kiedy stosowana. Są metody pośrednie, czyli przeciwciała przeciw krętkom. I proszę też pamiętać, że takie badanie ELISA czy inne, no nie robi się tydzień po infekcji, tylko musi upłynąć kilka tygodni, żebyśmy mogli wykryć przeciwciała przeciw krętkom. Czyli najpierw te krętki muszą wniknąć, a później ten organizm musi wytworzyć przeciwciała i my dopiero wtedy je wykryjemy, bo jak państwa ugryzie kleszcz i wy po 7 dniach pójdziecie badać sobie przeciwciała przeciwkrętkowe, to ich tam może jeszcze nie być. Proszę o tym pamiętać. Są jeszcze inne techniki, ocena swoistej odpowiedzi komórkowej limfocytów i tak dalej, ale muszę państwu powiedzieć, że te techniki raczej używane są do oceny skuteczności leczenia. I tutaj jeszcze raz, szanowni państwo, podkreślam antybiotyki. Czy antybiotyki w boreliozie szkodzą, czy pomagają? Jeżeli ktoś z państwa ma wątpliwości co do protokołu amerykańskiego ILAC, a więc podawania dużej ilości antybiotyków przez długi okres czasu, to proszę sobie przeczytać wytyczne Polskiego Towarzystwa Lekarzy Chorób Zakaźnych,
który jednoznacznie odkreśla, że to jest błąd w sztuce. Nie wolno podawać protokołu ilacji. Po prostu nie ma dowodów na jego skuteczność. Natomiast, szanowni państwo, we wczesnej boreliozie bądź w boreliozie późnej należy podać antybiotyk. We wczesnej boreliozie na przykład doksycyklinę stosowaną ambulatoryjnie w przychodni, natomiast w zaawansowanych postaciach czy w neuroboreliozie podaje się antybiotyki dożylnie w szpitalu. Jest to groźna choroba i źle leczona prowadzi do inwalidztwa. Tak? Czyli mamy z jednej strony zakazany protokół antybiotykowy ILAC, proszę o tym pamiętać, i z drugiej strony konieczne podanie dobrze dobranego antybiotyku w jednorazowej silnej terapii w zależności od natężenia i postaci choroby albo w poradni, albo w szpitalu dożylnie. I oczywiście poza antybiotykami zawsze i bezwzględnie powinniśmy zastosować procedury odtruwające, dlatego że borelioza jest chorobą toksyn. Tak naprawdę, kiedy krętki borelii dostają się do naszego organizmu, to my cierpimy z powodu toksyn, które są w naszym organizmie. Czyli wszelkie procedury detoksykujące. No i jedna z nich, czyli mieszanka Optiborrelia, które to zioła mają zastosowanie u wszelkich osób, które mają osłabioną odporność bądź są pogryzione przez kleszcze i podejrzewamy boreliozę. Czyli za chwileczkę sobie troszkę przypomnimy. Mamy czystek, szczeć pospolitą, jedną z moich ukochanych roślin, przepiękną, czepotę, czosnek, rdestowiec i brodziuszkę wiechowatą, szanowni państwo, moim zdaniem jedną z najskuteczniejszych i najważniejszych roślin stosowanych w boreliozie. Czystek, już sama nazwa sugeruje, że w boreliozie, w której dochodzi do zatrucia toksynami krętków borelii, powinien być stosowany. On ma wielokierunkowe działanie, między innymi zawiera ogromną ilość polifenoli, silnych przeciwutleniaczy. To jest też charakterystyczna cecha mieszanek, znaczy mieszanki właśnie stosowanej w suplementacji u osób z boreliozą. Oczywiście samo ziele czystka słynie również jako ziele wspomagające układ odporności. I zobaczycie państwo, że wśród tych roślin, które mamy stosowane w boreliozie, rośliny te będą zawierały składniki, które będą z jednej strony działały detoksykująco, będą zawierały przeciwutleniacze, a z drugiej strony będą miały ten silny wpływ poprawiający odporność. O czosnku, który to czosnek zawiera bardzo wiele cennych substancji aktywnych, między innymi alinę, to sam czosnek, szanowni państwo, ma bardzo szerokie działanie i przypominam państwu, że on nie tylko, że poprawia odporność, są tutaj jego zastosowania, ale on będzie miał również inne, fajne, pozytywne działanie na nasz organizm. Co jest fajne, ekstrakt suchy czosnku, który jest w Optiborrelia, nie pachnie czosnkiem, więc nie musicie się państwo bać, jeżeli komuś by to miało przeszkadzać. Ważne jest, że czosnek stosuje się też w eradykacji pasożytów, w miażdżycy, w nadciśnieniu. Jest jego fantastyczna działalność kardiologiczna, jak również w zagrożeniu z zakrzepicami, zatorami, udarem niedokrwiennym mózgu i zawałem serca. Myślę, że wiecie państwo, że czosnek jest jedną z najcenniejszych roślin leczniczych, z jaką nam przyszło obcować. A tu proszę, szczeć pospolita, moim zdaniem jedna z piękniejszych jesiennych roślin, to z dzieciństwa pamiętam, że wysuszone kwiatostany szczeci malowało się na różne kolory i suszyło, były to ozdoby. Natomiast warto pamiętać, że korzeń szczeci jest silną rośliną poprawiającą odporność i stosowaną też jako adaptogen w okresie rekonwalescencji. To jest też bardzo ważne. Czyli tutaj zobaczcie, jak mamy boreliozę, to ta roślina będzie też bardzo mocno wpływała pozytywnie na wzmocnienie organizmu. Czepota, puszysta, wilka kora, oczywiście
wszelkie sprawy niedoboru odporności i również silny adaptogen, czyli roślina, która pomaga w odporności na negatywny wpływ środowiska, ale również na toksyny borelii, które niszczą organizm. Kłon czerdestowca japońskiego, szanowni państwo, rośliny dość powszechnie w Polsce występującej. Nie wiem, jak państwo, czy państwo ją pamiętacie, czy rozpoznajecie. Muszę państwu powiedzieć, chociaż o, często ją można zobaczyć na przykład przy cmentarzach. Paradoks polega na tym, że jest to jedna z najcenniejszych roślin leczniczych w Polsce, zawierająca gigantyczne ilości antyoksydantów. Można by powiedzieć, że przetwory zerdestowca są zdrowsze i silniejsze od picia czerwonego wina, dlatego że sam rdestowiec zawiera również resweratrol, jest świetnym źródłem resweratrolu, czyli tej samej substancji, którą kiedyś odkryto w czerwonym winie i tak nazwano paradoks francuski, w którym pijąc czerwone wino człowiek rzadziej choruje na zawał serca i udar mózgu. I to właśnie antyoksydanty, między innymi resweratrol, za to odpowiada. I rdestowiec japoński jest rośliną też zawierającą silne rośliny, silne substancje, które mają właściwości antyoksydacyjne, między innymi resweratrol. No i na koniec brodziuszka wiechowata Andrographis paniculata. Muszę państwu powiedzieć, że jedna z absolutnie moich ukochanych roślin, bardzo silnie pobudzająca naturalnie odporność. Co jest ważne? Jest to jedna z niewielu roślin, których substancje aktywne potrafią przekroczyć barierę krew-mózg. Co to oznacza? Jeżeli mamy jakieś problemy neurologiczne, szczególnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy inne neuroboreliozy, to ekstrakt z brodziuszki wiechowatej będzie bardzo silnie zwalczał to choróbsko i jednocześnie będzie niezwykle pomocny u osób, które mają problemy neurologiczne spowodowane boreliozą. I to jest ekstrakt, który występuje w mieszance Optiborelia. Ponieważ sama borelioza jest chorobą toksyn, więc no nie mogłoby się obejść bez mieszanki, która jest dedykowana do detoksykacji, a więc OptiDex. I tu zobaczcie państwo, blica, brokuł, goździkowiec, orzech, zielona herbata i chlorella. Jak państwo wiecie, w kapsułkach, które mamy w Naturday, występuje nie zwykły ekstrakt 1:1, tylko ekstrakt zagęszczony o sile co najmniej 10-krotnej, a więc bardzo skuteczny, bardzo silny, niestety należący do najdroższych na świecie ekstraktów, ale jeżeli państwo chcecie uzyskać efekt, to ja nie znam silniejszych mieszanek o tak dużym stężeniu. Więc orzech włoski detoksykacji, oczywiście w boreliozie, ale też warto pamiętać, że sam ekstrakt z orzecha włoskiego poprawia odporność, poprawia pracę przewodu pokarmowego, to jest też bardzo ważne, czy motorykę jelit. Jest też stosowane w usuwaniu pasożytów, ale myślę, że to większość z państwa pamięta. Natomiast zielona herbata i substancje, katechiny, które występują w zielonej herbacie, zresztą nie tylko. Muszę państwu powiedzieć, że zielona herbata, tak przecież dość powszechnie występująca i znana nam wszystkim, jest w moim rankingu osobistym jedną z najbardziej cenionych roślin leczniczych. Ma udowodnione właściwości przeciwnowotworowe i przeciwutleniające. Wypijanie zielonej herbaty wysokiej jakości z ekologicznych hodowli zostało udowodnione, że chroni nas przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi i przed chorobami nowotworowymi, znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na te choroby. Proszę zobaczyć. I tutaj macie ekstrakt stężony, ekstrakt z zielonej herbaty.
Macie również bylicę. I tutaj, szanowni państwo, proszę nie bać się bylicy piołun. Kiedyś popijano taki alkohol, piołunówkę, później wszyscy myśleli, że to ten straszny piołun niszczy tych ludzi, którzy tą piołunówkę pili. Tak naprawdę oni po prostu nadużywali alkoholu, niszczyli swój organizm, dochodziło do alkoholizmu i marskości wątroby. Bylica nie była tutaj winna, to wiemy już z perspektywy badań. Natomiast muszę państwu powiedzieć, że sama bylica piołun, równie niezwykle cenna roślina, ma bardzo szeroki wpływ i bardzo silny wpływ odtruwający na nasz organizm. Poprawia przemianę materii, wspiera witalność tego organizmu, tak? I poprawę funkcjonowania przewodu pokarmowego. Brokuł. Szanowni państwo, sulforafan z brokułów należy do jednej z najsilniejszych substancji antyoksydacyjnej na świecie. Proszę zapamiętać, jeżeli państwo chcecie w swojej diecie zastosować coś niezwykle cennego, coś, co będzie miało silny wpływ odmładzający na wasz organizm, to ekstrakt z brokułu należy do obowiązkowych. Można by powiedzieć, że zjadanie kiełków brokułu, które popijanych zieloną herbatą, powinno się stać naszym codziennym obowiązkiem. Tak? Szczególnie, że kiełki zawierają 20-30-krotnie większą dawkę sulforafanu niż dojrzała roślina. Więc jak państwo zobaczycie na półce kiełki brokułów, to nie omijamy. Nie musimy ich specjalnie wąchać, bo nie pachną zbyt pięknie, no przynajmniej nie dla wszystkich. Natomiast zapamiętajcie, szanowni państwo, brokuł i kiełki z brokułów to jest coś, co należy, tak jak w tej anegdocie, wężykiem i zapamiętać. Tak jak brodziuszka wiechowata. To sulforafan z brokułów i zielona herbata to są... No mało kto o tym wie, tak naprawdę. Niezwykle cenne rośliny. Czyli detoksykacja, choroby nowotworowe, suplementacja, ale też borelioza, detoks. Goździkowiec i ekstrakt goździkowca wspomaga pracę przewodu pokarmowego. To przede wszystkim, szanowni państwo, chroni nas przed rozrostem patologicznej flory, grzybów i bakterii. Olej z goździkowca zawiera substancje cenne, stanowiące elementy poprawiające smak i zapach, również leków. Można go stosować do inhalacji, tak? Natomiast sam olejek goździkowca ma silne właściwości przeciwutleniające i chroni też mieszanki, do których dodaje się olej z goździkowca, przed negatywnym rozrostem patologicznej flory bakterii i grzybów. No i chlorella, alga, która wpływa między innymi na prawidłowe krwiotworzenie, aktywność i jakość pracy białych ciałek krwi. Mówimy o oczyszczaniu krwi, tak to się w fitoterapii też nazywa. Chlorella, tak, jest bogatym źródłem chlorofilu. Chlorofil ma taką budowę podobną do naszej hemoglobiny. Różni się jonem metalu, który tam w środku jest, ale zwróćcie uwagę, że chlorofil i hemoglobina z krwi są prawie identyczne. Czyli wykorzystuje się to podobieństwo do poprawy powstawania czerwonych krwinek zawierających hemoglobinę. Czyli wszyscy anemicy powinni sobie tą chlorellę zapamiętać. Poprawia ona również pracę mięśnia sercowego. Uważa się również, że należy do całej rodziny właśnie roślin spowalniających starzenie się, przedwczesne starzenie komórek i wspomaga eliminację wolnych rodników. Czyli jeżeli chodzi o boreliozę, no to już wiemy, detoksykacja, ale na przykład tak jak tu podkreślono, profilaktyka chorób nowotworowych. No i mamy optiliver. Dlaczego? Mamy borelię, dex i liver. Liver, wątroba, jak państwo wiecie, jedną z podstawowych funkcji wątroby jest funkcja detoksykacyjna. Więc żeby podkreślić tutaj
podajemy OptiLiver zawierający różne rośliny, ekstrakty rośliny, które będą poprawiały funkcję wątroby. I tutaj, szanowni państwo, na szczególną uwagę zwracam państwa uwagę na obecność katuki skorpionowatej, czy Picroriza curoa, kutki, gdzie ekstrakt z kłącza jest przebogatym źródłem flawonoidów, polifenoli, tak, różnych substancji antyoksydacyjnych. Natomiast, szanowni państwo, podkreślam, otóż w badaniach, które przeprowadzono, udowodniono, że ekstrakt z katuki skorpionowatej jest silniejszy od ekstraktu z ostropestu zawierającego sylimarynę. A więc specjalnie w OptiLiver znalazła się katuka skorpionowata i co? I ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego. Możecie państwo sobie oczywiście samodzielnie robić różne herbatki z korzenia mniszka lekarskiego, do czego was serdecznie zachęcam. Jednocześnie, jeżeli chcecie stosować intensywną suplementację, to macie ten korzeń w formie ekstraktu suchego w OptiLiver. Oczywiście są inne zioła, na które warto by było zwrócić uwagę tutaj, ale teraz te dwa najważniejsze, czyli katuka skorpionowata i korzeń mniszka, są dla mnie najważniejszymi z perspektywy boreliozy. I na koniec, szanowni państwo, chcę jeszcze wrócić troszeczkę do boreliozy. Chcę państwu podsumować, korzystając z wspaniałych infografik polskiej grupy infograficznej, materiału umieszczonego na stronach Lasów Państwowych, żebyście państwo mogli sobie zawsze do niego wrócić. Zacznijmy od tego, że kleszcza, jak już się do nas wbije, to trzeba go usunąć. I teraz, szanowni państwo, szybciutka powtórka z materiału, żebyście zapamiętali. Po pierwsze, jeżeli zauważymy kleszcza, to go nie smarujemy żadnymi specyfikami, nie przypalamy i nie szarpiemy na boki. Używamy specjalnej pęsety albo pęsety jako takiej i usuwamy kleszcza. Łapiemy jak najbliżej skóry, żeby zacisnąć ten ryjek, który tam jest, i delikatnie wyciągamy do góry. Nie trzeba kręcić, po prostu wyciągamy tego kleszcza. Dokładnie tak, dezynfekujemy ranę po ukończeniu jakąś substancją odkażającą. I obserwujemy miejsce ugryzienia przez kleszcza przez następne 30 dni. Jeżeli pojawia się plamka, grudka, zaczerwienienie, natychmiast lecimy do lekarza. Kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to to, że kleszcze zagrażają nam przez cały rok. Oczywiście najczęstsze zachorowania są wtedy, kiedy mamy żerowanie nimf, to jest od maja do listopada. Natomiast proszę zwrócić uwagę też na dane statystyczne. Od 2000 roku, gdzie mieliśmy 1850 przypadków boreliozy, do czasów obecnych, gdzie mamy 20 tysięcy przypadków boreliozy w Polsce rocznie. Jeżeli chodzi o zapadalność, czyli to, jak często na 100 tysięcy mieszkańców choruje się na boreliozę, to w Polsce średnio to jest około 52 osoby na 100 tysięcy. Natomiast, jak państwo widzicie, no najwięcej tych zachorowań jest, jakby można powiedzieć, na obwodzie Polski, a najmniej w Polsce centralnej. To jest też ciekawy układ. Też ściana wschodnia jest takim miejscem, gdzie w tych lasach tej boreliozy jest dużo. To warto też zapamiętać, szanowni państwo, jeżeli chodzi o boreliozę, to on sobie robi taki aparat gębowy, hypostom, przystosowany do ssania płynów, który sobie stopniowo wchodzi w głąb skóry. On jest uzbrojony w ząbki, stąd wyciąganie tego kleszcza, jak ten hypostom już jest, nie jest najprostsze. Natomiast proszę pamiętać, że żeby kleszcz ten hypostom zbudował i żeby dostał się do naszej skóry głęboko, to musi minąć około 24 godzin.
przyjmuje się, że to jest taki czas, około 24 godzin, kiedy mamy czas, żeby jeszcze zareagować i szybko wyciągnąć kleszcza z naszej skóry i jest duże prawdopodobieństwo, że na tą boreliozę nie zachorujemy. Tak? Czyli proszę pamiętać, szacuje się, co zresztą tu Państwo macie na tej infografice, że aby doszło do infekcji, kleszcz musi pozostawać w skórze powyżej 24 godzin. Nosiciele krętków boreli, czyli kleszczy, w Polsce przyjmuje się, że około 30% kleszczy jest zakażone. No i niestety, Szanowni Państwo, kleszcze no, mogą przenosić również inne choroby. Nazywamy to koinfekcjami. Ważne, Szanowni Państwo, że nawet te maleństwa kleszczy, te najmniejsze postacie potrafią nas zarazić. Jeżeli chodzi o sam cykl życiowy, no to może damy sobie spokój, tak? Te kleszcze się rozwijają od takiej małej larwy przez nimfę do stadium dojrzałego. Trwa ten cykl kilka lat, około 2-3 lata, ale proszę pamiętać, że niestety larwa potrafi, stadia młodociane już potrafią przenosić boreliozę. Tak? To, co Państwo możecie zauważyć na skórze, to są różnej wielkości postacie, czyli larwa, nimfa i dojrzały owad. I teraz proszę zwrócić uwagę, że wielkość larwy, jak bardzo trzeba się dobrze przyglądać skórze, bo wielkość larwy to jest ułamek milimetra, to nawet nie jest 1 milimetr. To jest maleńka kropeczka. Więc jak sobie wracacie, bo to Państwu chciałem uświadomić, że tam nimfa ma 2-3 mm, a ima go 4-5 mm, ale jak wrócicie do domu i obejrzycie sobie skórę pod prysznicem, to zwróćcie uwagę, że nawet maleńka kropeczka mniejsza od 1 mm to może być kleszcz. No i oczywiście, jeżeli chodzi o takie nasze zachowania, to, co na koniec chciałem Państwu przypomnieć, żebyście Państwo zapamiętali. Po pierwsze, przed wyjściem do lasu należy okryć ciało. Koszula z długim rękawem, długie spodnie, zakryte buty. Warto stosować repelenty, natomiast po powrocie z lasu zdejmujemy ubrania, wyczepujemy je bardzo dokładnie, oglądamy całe ciało, tak? I patrzymy, czy nie ma gdzieś kleszcza. On wcale jeszcze nie musi być wbity w skórę, on może jeszcze wtedy po nas po prostu spacerować. Także te miejsca, na które Państwo zwracacie uwagę, to jest granica linii włosów, za uszami, na szyi. Często też, nie wiem, kto z Państwa chodzi po lesie i wraca. Ja miałem tą nieprzyjemność, jak gdzieś wracałem z lasu, chociaż przyznaję, że nigdy na boreliozę nie chorowałem. Zawsze jakoś udało mi się jej uniknąć, nawet jak wracałem i już jakiś kleszcz mnie ugryzł, to dałem radę go szybko usunąć, nie dochodziło do zakażenia. Zobaczcie, pachy, zgięcia ręki, okolice pępka, zajrzeć do pępka, słuchajcie. Naprawdę to w takich miejscach się potrafi schować. Pachwiny pod kolanami i okolice ścięgna Achillesa, czyli wszelkie takie zakrzywienia tej skóry. Szanowni Państwo, borelioza jest nieleczona, jest ciężką i czasem tragicznie kończącą się chorobą, może prowadzić do inwalidztwa. Trudna do leczenia, ale muszę Państwu powiedzieć z perspektywy 5 lat stosowania ekstraktów ziołowych Nature Day. Muszę Państwu powiedzieć, że z mojej naprawdę skromnej praktyce nie zdarzyło mi się, żeby stosując w sposób prawidłowy antybiotyki i ekstrakty ziołowe, żeby zaliczyć porażkę w leczeniu boreliozy. Mam tą przyjemność, że jak do tej pory udało mi się wyleczyć wszystkie osoby, które przyszły do mnie z boreliozą, nawet zaawansowaną. Wielkim, ale to wielkim pomocnikiem w pracy była dyscyplina pacjentów, bezwzględna dieta, zioła, silne, stężone zioła, które tutaj mam do dyspozycji i probiotyk.
czyli wyrównanie mikrobioty jelitowej, żeby nie było zespołów tych wtórnych, żeby nie było odległych jakichś powikłań po boreliozie i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam Państwa, żebyście pamiętali o tym, że w boreliozie, która jest chorobą naprawdę bardzo niebezpieczną, jeżeli pojawi się rumień wędrujący w ciągu 1 do 3 tygodni od ukłucia, proszę natychmiast iść do lekarza. Nawet jak Państwo nie lubicie leków i nie lubicie antybiotyków, to w tym wypadku podanie antybiotyku może Państwu uratować życie i zdrowie. Proszę o tym pamiętać, natomiast proszę też pamiętać, że medycyna fundamentalna to zioła, to aktywność fizyczna, to relaks, sen, tak? To wszystkie czynniki, które powodują, że nasz organizm jest silniejszy. Pięknie dziękuję za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia, Szanowni Państwo, za tydzień. Także gdybyście Państwo mieli jakieś pytania i uwagi, zachęcam, żebyście Państwo komunikowali się z nami za pośrednictwem adresu mailowego pytania@naturday.pl. Wszystkiego dobrego, Szanowni Państwo. Webinar jest nagrany, możecie Państwo go polecić, jeżeli będziecie potrzebowali, bądź przypomnieć sobie w każdej chwili materiał. Wystarczy wejść na stronę naturday.pl, zalogować się na swoje konto i w zakładce edukacja znajdziecie nasze wspólne spotkanie. Wszystkiego dobrego, a kto z Państwa wybiera się do Kalec, zapraszam w środę na pyszną kawę i jeżeli chcecie na konsultację fitoterapeutyczną.